Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na przegląd tygodnia. Mobruk działa legalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra środowiska dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji wojewody dolnośląskiego w sprawie udzielenia firmie Mobruk pozwolenia na prowadzenie składowiska w Wałbrzychu. Prezydent Roman Szałemy mówi, że nie jest to zwycięstwo Mobruku, tylko błędy formalne w złożonym wniosku i do końca roku sprawa wysypiska powinna zostać zamknięta. Pod koniec maja wówczas jeszcze pełniący funkcję prezydenta Roman Szałemej zapowiadał, że to koniec Mobruku w Wałbrzychu, a on jako gospodarz nie chce takich inwestycji w mieście. Ta decyzja jest ostateczna i zamyka wieloletni okres uciążliwości dla mieszkańców, dla całej gminy, uciążliwości związanej z funkcjonowaniem składowiska Mobruk. Jednak Mobruk działa w Wałbrzychu legalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji wojewody dolnośląskiego w sprawie udzielenia firmie Mobruk pozwolenia na prowadzenie składowiska w Wałbrzychu. Sąd podzielił stanowisko Mobruku, wskazując na poważne uchybienia w zakresie prawa materialnego w decyzji ministerstwa, a także stwierdził, że wojewoda prawidłowo wydał decyzję udzielając firmie Mobruk S.A. pozwolenia. Roman Szałemy jednak broni nie składa. No przede wszystkim wyrok sądu jest taki, że wniosek został skierowany do ponownego rozpatrzenia, ponieważ według informacji przekazanych przez sąd, a uzasadnienie będzie dopiero za 2-3 tygodnie, są błędy formalne, co oznacza, że nie zakwestionował zasadności zaprzestania funkcjonowania, tylko musi ministerstwo zrobić ten wniosek bardziej skrupulatny. Szałemej przypomina, że wnioskującym jest Ministerstwo Środowiska i Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Gmina na tym etapie postępowania nie jest stroną. Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o ostateczny rezultat tych potyczek w sądach, ale sąd jest niezależny, ma prawo podejmować całkowicie niezależne decyzje, a oczywiście firma Mobruk broni się, co zupełnie zrozumiałe, przed zaprzestaniem działalności, która przynosi jej zyski, a uciążliwość dla mieszkańców. Prezydent ma nadzieję, że do końca roku sprawa Mobruku zostanie zamknięta. Prośby o częste patrole policji i straży miejskiej, alkohol, dewastację i strach. Steroryzowani przez młodzież lokatorzy bloków przy ulicy Piłsudskiego na Nowym Mieście mówią dość. Szokuje nie tylko zachowanie dzisiejszej młodzieży, ale też to, że wszystko dzieje się praktycznie pod nosem policji, bo kilkaset metrów dalej znajduje się komisariat. Nowe Miasto. Kiedyś reprezentatywna dzielnica Wałbrzycha, dziś miejsce, gdzie szerzy się patologia, młodzież terroryzuje mieszkańców, pije, dokucza lokatorom, niszczy i dewastuje, co tylko może. To ich sposób na spędzenie wolnego czasu. Podwórko pomiędzy blokami stało się państwem w państwie, gdzie rządzą prawa ulicy. Grupka młodzieży terroryzuje mieszkańców Nowego Miasta. Na pozór wygląda to dosyć ciekawa, miła, przyjemna dzielnica. Został otworzony nowy plac przez prezydenta, zagospodarowany. Natomiast młodzież w wieku od 10 do 16 lat tworzy niebezpieczne zaplecze Nowego Miasta. Lokatorzy nie przebierają w słowach i otwarcie mówią o tym, co widzą z okien. Przede wszystkim narkotyki, alkohol, wandalizm. Ludzie boją się po godzinie 18 wychodzić z domu. Są to dzieci z rodzin zdemoralizowanych, którzy są niebezpieczni. Zachowują się w sposób skandaliczny. Właściwie demolują nam wszystko, co jest tylko możliwe. Skrzynki, bramę wejściową. Co 2 miesiące regularnie musimy naprawiać bramę bądź też domofon. Są to koszty rzędu 2000 zł. Ja mieszkam od podwórka. Mam okna. To jeszcze w życiu nie widziałam tego, co młodzież w tej chwili wyprawia. Przyszła zima, całą zimę do okna rzucali śnieżkami. Do sąsiada nawet pytałam się, mówi, że do niego też rzucali śnieżkami. To przecież wybije okno. Myłam kiedyś okno, to z gruszkami we mnie rzucali. Otwarte okno do mieszkania. I jeszcze śmiechy sobie robią, że oni trafią akurat. To, jak mówi pani Ewa, to tylko jeden z przykładów tego, co na co dzień dzieje się za blokami przy ulicy Piłsudskiego na Nowym Mieście. Dzieci te napadają na osoby, na starsze osoby chore, czasami niedołężne, wysiadające z autobusu, kradną torebki. W zeszłym roku w grudniu był napad na sklep chemiczny. Demolują samochody.
Lokatorzy, mówiąc o tym, co dziś dzieje się w ich dzielnicy, boją się, co będzie dalej. Sądzę, że do tematu należałoby podejść globalnie, ponieważ są kilka takich problemów dotyczących po pierwsze młodocianych przestępców, którzy rosną na przyszłych kryminalistów. Brak jakiejkolwiek reakcji policji. Oczywiście policja pojawia się na każde nasze wezwanie, natomiast to nie załatwia sprawy. Wiele razy rozmawiali też z rodzicami tych tak naprawdę jeszcze dzieci, ale jak mówią, reakcji nie ma, bo rodzice sami nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi dziećmi. Najczęściej młodzi ludzie mają już kuratorów, jednakże w żaden sposób to nie usprawiedliwia ich zachowania, ponieważ nie ma żadnej reakcji następnej. Najbardziej szokuje to, że wszystko dzieje się niemalże pod nosem policji, bo kilkaset metrów dalej znajduje się komisariat. Mimo że policja jest tak blisko, lokatorzy wcale nie czują się bezpieczni. To, co się dzieje, to jest przykład tego, że ci młodzi ludzie nic sobie nie robią z gruźb policji i z ich przyjazdów, ponieważ takie zdarzenia następują kilka minut po tym, jak policja odjedzie. Do czasu, kiedy policja przyjedzie, młodzież ucieka po bramach, chowa się, no i więc policjanci nie są w stanie im nic zrobić. Poza tym przepisy mówią o tym, że policja może ich spisać, natomiast nie może w żaden sposób, nie wiem, czy nie może ich zaaresztować, bo nic się po tym nie dzieje. Policjanci podchodzą, rozmawiają z nimi, po czym odjeżdżają. Rodzice ze strachem wypuszczają z domów swoje dzieci. No boję się, obawiam się, jeszcze na dodatek sąsiadka właśnie mi powiedziała, że właśnie tutaj z dołu Michała naszego widziała całego zakrwawionego ze siekierą. Ja mówię, to przecież jest nie do pomyślenia. Ja syn wraca przecież z psem wieczorem, a tutaj bram jest pełno. Nawet to przecież sąsiadka mówiła, że mąż pogonił ich tutaj z bramy i zamykał od podwórka bramę, to by kamieniem dostał. Tylko zdążył zamknąć drzwi. W blokach mieszkają też ludzie starsi, którzy wychodząc nie wiedzą, co ich spotka. Czy wrócą z torebką, czy bez? Czy ktoś rzuci w ich stronę kamieniem? Czy tym razem się uda? Powiem szczerze, że boję się, bo idę z kościoła, bo idę często do kościoła na 18. Idę z kościoła, smyki mnie zaczepiają. Szłam z panią, która mnie odprowadzała i torebka była pod bramą, która leżała, żeśmy zajrzeli z dowodami osobistymi. A już pieniążków nie było. To czyli komuś musieli ukraść tą torebkę. Pisma z prośbą o regularne patrole lokatorzy kierowali zarówno do policji, jak i do Straży Miejskiej. Sądzę, że z taką patologią należy walczyć i należy stworzyć system, który nam w tym umożliwi. I za państwa pośrednictwem, i za pośrednictwem pana prezydenta i innych służb do tego wyznaczonych powinniśmy podjąć radykalne działania, aby to ukrócić. Do Straży Miejskiej pisma wpłynęły, ale jak mówi Andrzej Piotrowski, strażnicy za wiele zrobić nie mogli. Tak, problem ten jest nam znany, wielokrotnie był zgłaszany przez mieszkańców, potwierdziły to również kontrole naszych strażników. Jest to teren, na którym szczególnie prym wiodą nieletni, którzy dewastują, niszczą. No, sprawa jest dość trudna i myślę, że bez współpracy z policją sprawa będzie nie do załatwienia. Tylko wspólne działania nasze i funkcjonariuszy policji mogą przynieść oczekiwane efekty. Piotrowski zapowiada, że prawdopodobnie w tej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie z policją. Problem jest dość poważny, dlatego jak już powiedziałem, będziemy podejmować wspólne działania z funkcjonariuszami drugiego komisariatu, bo jest to ich teren. Będzie zorganizowane spotkanie z komendantem komisariatu i tam podejmiemy decyzję co do dalszego działania. W poniedziałek przekazaliśmy film i zdjęcia wałbrzyskiej policji. Komendant Ryszard Błażnik zapewnił nas, że sprawą zajmie się osobiście i jak mówił, czeka na dokumenty, które ma mu przedstawić komendant komisariatu drugiego na Nowym Mieście. A mieszkańcy? Mieszkańcy wciąż się boją i czekają na pomoc ze strony policji i Straży Miejskiej, bo jak mówią, ich gehenna trwa już blisko 2 lata. 31 października zakończyła się rewitalizacja Placu Teatralnego. Inwestycja pochłonęła blisko 6 milionów złotych, z czego 4 miliony to środki unijne. Modernizacja Placu Teatralnego jest częścią rewitalizacji Wałbrzycha. Prace rozpoczęły się w 2009 roku od przygotowania koncepcji, a w ubiegłym roku w lipcu ruszyły prace remontowe. Rewitalizacja Placu Teatralnego to tak naprawdę połączenie kilku zadań, bo wygląd zmienił nie tylko plac, ale też niektóre otaczające go kamienice. Ale nie tylko.
inicjatywa Teatru Dramatycznego, która umożliwiła przygotowanie też remontu elewacji i wnętrza teatru. Także udało nam się uzyskać całość pewnych działań, które były przewidziane w lokalnym programie rewitalizacji. Zakres prac obejmował m.in. zmiany nawierzchni, przygotowanie amfiteatru, wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Zgodnie z wnioskiem, który Urząd Marszałkowski sprawdził, ocenił, uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 4 milionów złotych tu za ten plac. Natomiast dofinansowanie uzyskały też kamienice, które tam są z tyłu za nami. Także no, udało nam się skorzystać z tych wszystkich możliwości, które w ramach środków na rewitalizację miast były przekazane miastom Dolnego Śląska. Plac teatralny ma być miejscem, gdzie będzie rozwijać się życie kulturalne, a Wałbrzyszanie będą mieli gdzie spędzać czas wolny. Po remoncie jest bardzo ładne, bo ja tutaj byłem wcześniej, ale tego nie było. Tylko żeby to ludzie uszanowali, to będzie coś ładnego. Jeżeli chodzi o koncepcję, to na początku, jak rozmawialiśmy i z instytucjami, i z Teatrem Dramatycznym, chcielibyśmy, żeby ten plac służył przede wszystkim prezentacjom artystycznym mieszkańcom. Żeby mieszkańcy szkoły, ogniska, które muzyczne, teatralne, które działają w szkołach, żeby miały tutaj możliwość szerszej prezentacji. I w początkowym takim założeniu chcieliśmy, żeby była jedna instytucja, która będzie koordynowała te wszystkie działania i myślę, że to będzie Biuro Promocji Urzędu Miejskiego, które będzie odpowiedzialne za to, żeby przygotowywać, żeby zbierać uczestników. Bardzo fajnie, no coś potrzebne coś takiego w Wałbrzychu, naprawdę elegancko. Jeszcze jakieś imprezki jak będą, no to będzie na co przyjść. Rewitalizacja placu teatralnego pochłonęła 6 milionów złotych. 4 miliony to środki unijne. W przyszłym roku ma rozpocząć się rewitalizacja Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Projekt zyskał akceptację ze strony Urzędu Marszałkowskiego, a co za tym idzie, dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Zmodernizowane zostaną m.in. istniejące ścieżki spacerowe, które będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ten projekt zakłada renowację małej architektury, oświetlenia, infrastruktury ścieżek rekreacyjnych, również punktów widokowych, również tablic informacyjnych. Najważniejsze jest to, że podejmiemy w sposób trwały prace renowujące park po raz pierwszy od wielu, wielu lat, w sposób taki, aby przez następne wiele lat on opierał się zębowi czasu i był miejscem rzeczywiście atrakcyjnym, uporządkowanym, dobrym dla spędzania przez Wałbrzyszan, szczególnie ze śródmieścia, czasu wolnego. Park Sobieskiego powstał w 1907 roku, kiedy gmina miejska odkupiła od księcia Ples częściowo zalesiony teren zwany Wzgórzem Szubienicznym oraz część majątku szlacheckiego Altwasser o łącznej powierzchni blisko 70 hektarów. Tu znajduje się też schronisko Harcówka, a park okalają ogrody działkowe. Jest to największy park w Wałbrzychu, w którym występuje ponad 100 gatunków drzew i krzewów. Czasy świetności dopiero nadejdą, a wspominam Park Sobieskiego zawsze mile, bo przez 4 lata uczyłem się w drugim liceum imienia Hugona Kołłątaja. To był Park Sobieskiego, był moim naturalnym zapleczem chwili wytchnienia od nauki. Zawsze był piękny, zawsze był pełen zieleni, zawsze był bardzo urozmaicony. Dzisiaj chcemy, żeby był piękny również ławkami, ścieżkami, oświetleniem, barierkami, miejscami do wypoczynku. Jak mówi prezydent, przetarg zostanie rozpisany pod koniec listopada lub na początku grudnia. Prace rewitalizacyjne rozpoczną się na wiosnę przyszłego roku. Koszt projektu to ponad 1,5 miliona złotych. Gmina planuje uzupełnić projekt o oświetlenie i renowację murów oporowych. Przenosimy się na ulicę Lewartowskiego, gdzie niedawno zakończył się remont. Zniknęły dziury, ale nie problem osób niepełnosprawnych, którym są zbyt wysokie krawężniki. Nie zjadą schodnika i nie wjadą na niego. Taki problem mają osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Sprawa dotyczy przejść dla pieszych na ulicy Lewartowskiego i zbyt wysokich krawężników, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się. Paradoksem jest też to, że kilka dni temu na Lewartowskiego zakończył się remont. Zdaniem osób niepełnosprawnych problem ten wynika tylko i wyłącznie z niezrozumienia tych, którzy na przykład poruszają się na wózkach inwalidzkich. Z braku wrażliwości i empatii tych, którzy tworzą rzeczywistość wałbrzyską z tym, co później mamy. A mamy dzisiaj do czynienia tutaj na ulicy Lewartowskiego
w moim odczuciu, w odczuciu większości osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z wielkim skandalem. Bo cóż otóż się okazało? Wysiłkiem kilku milionów złotych została wyremontowana ulica Lewartowskiego. Wszyscy się cieszyliśmy na fakt, że będzie wyremontowana i zlikwidowane wszelkie bariery architektoniczne związane z poruszaniem się. No i bardzo się zawiedliśmy. Ryzykujemy z własnym zdrowiem i tym, że człowiek, każdy, ja patrzę z perspektywy człowieka niepełnosprawnego i moich przyjaciół, którzy też jeżdżą, i ja się za każdym razem zastanawiam, czym to może grozić, jak ja zjadę, to może komuś się nie udać. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej, wyniesienie krawężnika, wyspy lub pasa dzielącego na przejściu dla pieszych nie powinno być większe niż 2 cm. Na Lewartowskiego jest to 12 cm. Tutaj powinno być nie więcej jak 2 cm, a miarą zmierzyliśmy i wynosi 12 cm, czyli o 10 cm za dużo. Czy to dużo, czy mało? No, każdy, kto kiedykolwiek siedział na wózku inwalidzkim, względnie prowadził wózek dziecięcy, wie, że jest to wysoka bariera, trudna do pokonania. Tego pana, który tutaj odbierał, wykonawca nie, bo jemu jak zlecili, taką zrobił, ale tego, co odbierał, posadziłbym. I za każdym razem, co by tylko nie oddawali, niech by usiadł i zobaczył, czy niepełnosprawni mogą się gdziekolwiek dostać. Ten problem to nie tylko problem ulicy Lewartowskiego, ale i wielu miejsc w Wałbrzychu. Tyle tylko, że zawsze nam powiadano i my to rozumiemy, że nie da się wszystkiego zbudować od razu. Należałoby chyba, nie wiem, zburzyć całe miasto i zbudować je od podstaw. No ale w te zapewnienia ciągle wierzyliśmy, a mamy tutaj do czynienia z nowo wybudowaną tak naprawdę od podstaw drogą i chodnikami i niestety popełniono wszystkie możliwe błędy w tej sprawie. Nasze miasto jest miastem starym. Jest to miasto niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, ale zauważmy, że na naszych ulicach już jest wiele miejsc, prawda, które już są po remontach bieżących i są dostosowywane. Co na temat problemów osób niepełnosprawnych związanych ze zbyt wysokimi krawężnikami mówi zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu? Jest to prawdą, że te krawężniki nie spełniają dzisiaj zarówno oczekiwań osób niepełnosprawnych, ale również i naszych. To bez dwóch zdań wykonawca łącznie z inspektorem nadzoru będą to poprawiać. Natomiast chcę zaznaczyć, że ta inwestycja jest jeszcze niedobrana przez Zarząd Dróg. Zgłoszony został wszakże ten odbiór przez wykonawcę, ale my jesteśmy w trakcie procedury odbiorowej, więc dopóki być może ta poprawka, jak również i być może inne, które wyjdą w trakcie odbioru, nie będą poprawione, to po prostu my tego ostatecznie odbierzemy albo uznamy to jako element istotny i wskażemy termin do poprawienia. Piękny zapowiada też, że do 15 listopada problem zbyt wysokich krawężników na ulicy Lewartowskiego powinien zniknąć. W lipcu rozpoczęła się budowa odcinka wschodniej obwodnicy. Przejazdu przez strefę nie było i wciąż nie ma. Jednak jak mówi Andrzej Piękny z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, droga powinna zostać oddana do użytku na początku grudnia. Prace związane z budową odcinka wschodniej obwodnicy spowodowały utrudnienia dla kierowców, którzy jeżdżą do Świdnicy przez Pogorzałę. Droga jest zamknięta od lipca. Planujemy, aby do końca miesiąca listopada roboty zostały zakończone i wtedy zgłosimy tę inwestycję do nadzoru budowlanego celem pozwolenia na użytkowanie. Myślę, że początkiem grudnia powinno to być udostępnione do ruchu. Jeśli nic, w międzyczasie coś nie wyskoczy bardzo istotnego, o którym dzisiaj my nic nie wiemy. Gdy rozpoczął się remont, większość kierowców nie wiedziała o prowadzonych pracach i zamknięciu drogi lub jeździła na pamięć, nie patrząc na znaki. Niektórzy się denerwowali, inni nie przejmowali się zakazami i próbowali jednak przejechać. Takie rzeczy się zdarzały wcześniej, jak było w trakcie trwania tej inwestycji. Oczywiście kierowcy próbowali sobie tam skracać, jeździć po terenie budowy. Wykonawca stara się również zabezpieczać tak, aby po tym terenie, za który on bierze odpowiedzialność, nie pojawiały się jednak samochody zupełnie prywatne. Jak wygląda sytuacja dzisiaj? Zdaniem Pięknego każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Od jakiegoś czasu, tak jak wiem, to takie coś jest. Natomiast to każdy bierze odpowiedzialność we własnym zakresie, jeśli przejeżdża przez teren budowy, więc mam, myślę, że tego świadomość. Bardziej optymistycznie podchodzi do tego wałbrzyska policja. Na początku, gdy były świeżo postawione znaki i kierowcy jeździli, jak to się mówi, na pamięć, rzeczywiście notowaliśmy więcej przypadków łamania zakazu wjazdu. W tej chwili tych przypadków już jest coraz mniej.
Drogą, jak mówi Piękny, prawdopodobnie będzie można przejechać już na początku grudnia. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada, ale nim droga zostanie oddana do użytku, trzeba najpierw przejść przez wszystkie sprawy techniczne, a następnie administracyjne. W tym roku w Wałbrzychu mamy prawdziwą polską złotą jesień, co nie oznacza, że nie należy myśleć o zbliżającej się zimie. Sprawdziliśmy, czy zarządcy dróg już się do niej przygotowują i jaka jest szansa na to, że w tym roku zima nie zaskoczy drogowców. Co roku w Wałbrzychu zima zaskakuje nie tylko kierowców, ale co ważniejsze drogowców. Wraz z pierwszymi opadami śniegu na wałbrzyskich drogach pojawia się problem nieodśnieżonych ulic. W Wałbrzychu problem ten jest o tyle dokuczliwy, że w mieście mamy aż 4 zarządców i każdy dba o swoje drogi. Jednak jak zapewniają zarządcy, w tym roku będzie inaczej, a zima drogowców nie zaskoczy. Oczywiście my już wcześniej przygotowujemy się do zimy, więc były spotkania z firmami, z którymi mamy podpisane umowy, zarówno na utrzymanie dróg gminnych, jak również i terenów gminnych, którymi oczywiście podlegają pod zarząd komunikacji i utrzymania miasta, więc takie spotkania były, firmy zadeklarowały również swoją gotowość w zakresie i sprzętu, i ludzi, jak również i piasku, soli czy mieszanki, solanki w przypadku firmy Alba. W tym roku Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta na zimowe utrzymanie dróg gminnych planuje przeznaczyć około 3 milionów złotych. W związku z tym liczę tylko na to, że zima nie będzie gorsza niż w tamtym i zmieścimy się w tych środkach, a jeśli nawet nie, to jak do tej pory było, będziemy szukać pieniędzy w innym obszarze budżetu miasta, żeby jednak tą zimę realizować w sposób właściwy. Jesteśmy przygotowani do zimy, mamy już rozstrzygnięte wszystkie przetargi na sprzęt, który będzie wykorzystywany w trakcie sezonu zimowego i liczymy na to, że poradzimy sobie ze wszystkimi utrudnieniami, chociaż wiadomo, że zdarzają się przypadki dni cięższych z większymi opadami, ale tak jak mówię, na dziś jesteśmy przygotowani. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu, jako administrator sieci dróg krajowych na Dolnym Śląsku, jest już przygotowany do zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone dzięki pracy rejonów drogowych, m.in. rejonu GDDKiA w Wałbrzychu. Pod jego nadzorem znajduje się blisko 170 km dróg krajowych. Michał Nowakowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że sprzęt do odśnieżania jest już w pełnej gotowości. Pługi, solarki i równarki. Do tego środki likwidujące śliskość nawierzchni, czyli sól, solanki, piasek. To wszystko składowane jest w odpowiednich magazynach pozostających w dyspozycji rejonów w Wałbrzychu. Mówiąc o całym województwie i liczbie 8 rejonów, gdy tylko spadnie śnieg, będziemy utrzymywać drogi krajowe według tabeli standardów. Do zimy przygotowane jest już również starostwo powiatowe. Liczymy na to, że zima nas nie zaskoczy, ponieważ jesteśmy do niej przygotowani. Co więcej, jako jedna z niewielu jednostek samorządu terytorialnego mamy podpisane umowy na całoroczne utrzymywanie dróg. Jest odpowiednio zgromadzony sprzęt do odśnieżania. Sprzęt ten ma przeglądy, jest sprawny, jest również odpowiednia zgromadzona ilość piasku i soli, którymi później będzie posypywana droga. W ubiegłym sezonie na utrzymanie dróg w zimie starostwo przeznaczyło ponad 3 miliony złotych. Jak zapewnia Monika Bisek-Grąc, w tym roku na ten cel pieniędzy też nie zabraknie. Na dworze coraz zimniej. Wielkimi krokami zbliża się zima. Zapytaliśmy mieszkańców Wałbrzycha, kiedy spadnie pierwszy śnieg. W tym roku. A dokładnie? 15 lipca, grudnia. No najlepiej, żeby spadł 24 grudnia. A w grudniu? Kiedy spadnie śnieg? No ja bym chciała, żeby spadł jak najpóźniej, ale wolałabym, żeby spadł na Boże Narodzenie we Wigilię. To by było najfajniejsze, bo by były piękne święta, białe. Proszę Panią, za chwilę może spaść. W grudniu. Za kilka dni może. Nie wiem, może już niedługo, ale najbardziej chyba, żeby jak najdłużej go nie było, żeby było ciepło. Chyba jutro. Najprawdopodobniej jutro ma spaść już śnieg. Wszyscy się już do tego szykują. Kiedy spadnie śnieg? 17 listopada. W sobotę. No kiedy? No już powinien być. No ale ja myślę, że pod koniec listopada będzie już śnieg. Bo teraz dzisiaj już na przykład jest tak zimno, że no na pewno będzie pod koniec listopada. Tak mi się wydaje. No śnieg spadnie w najbliższym czasie. To jest może w ciągu miesiąca. Chyba w sobotę. Pierwszy śnieg to zawsze duże utrudnienie dla kierowców i zaskoczenie dla drogowców. Czy w tym roku, wzorem lat poprzednich, zima znów zaskoczy zarządców wałbrzyskich dróg? No oczywiście, jak co roku. Pewnie tak, jak zwykle. Powinien nie, ale tak jak znając życie, to zawsze zaskakuje.
Ale raczej powinien nie. Mi się wydaje, że są chyba przygotowani do tego. Myślę, że tak. Jak co roku. Na pewno, jak co roku. No, chciałem powiedzieć, że jeszcze nie było przypadku, żeby nie zaskoczył. Oj, to zawsze co roku zaskakuje. Co roku. Ja widzę w telewizji, jak się dzieje na autostradzie, jak syn przyjeżdża. Bo mówi makabra. Makabra, jak przyjeżdża z Lubinia. No, mam nadzieję, że nie, oczywiście. No, jak zwykle, zapewne, co, tak. Co roku. Co roku. No, myślę, że tak. Raczej nie. Raczej już od tej zimy zeszłej to będą przygotowani, bo było przecież tak makabrycznie, że i niebezpieczeństwa takie były i z dachów już zmiatali śnieg i w ogóle, także będą przygotowani. Oczywiście, jak co roku, to normalne, bo przecież bez tego ani rusz. Tak, jak zwykle to jest to samo, co roku się dzieje. Nie wierzę w to, że są już przygotowani. To jest wszystko jedno, czy to jest połowa stycznia, czy połowa czerwca. Drogowców zawsze każdy śnieg jednakowo zaskakuje i taki stan rzeczy pamiętam od dziecka. Śnieg zalegający na chodnikach to duży problem dla pieszych. Jest ślisko i o wypadek nie trudno. Tylko dlaczego śnieg jest śliski? Skoro jest poniżej zera, to musi być śliski, nie? No sam śnieg to nie jest chyba śliski. A dlaczego nie? Bo to po prostu jest taki śnieg, jakby lód padał. To jest taki niby śnieg rozproszony taki, ale jest śliski, no bo po prostu jest mokry i jak się go przydepcze, no to się śliska po nim, nie? Wie pani co, chyba tak musi być. Chyba tak musi być. No to wynika z jego natury i cech fizycznych. Kiedy marznie, robi się śliski. Czy powierzchnia jego. Bo jest mokry. Śnieg jest śliski, lód jest śliski. Śnieg tak jest. Nie jest śliski. No nie do końca. No jest to zamarznięta woda, dlatego. Dlaczego śnieg jest śliski? No tego nie wiem, no tak już jest. Do tego to już nie wiem, bo już jestem w starszym wieku, nie? Dlatego, że jest biały. Może dlatego, że ma w sobie zawartość wody. Śnieg jest puszysty, ale później jak go udepczemy, to jest śliski według mnie. Marznie i on jest tak jakby to, można powiedzieć, lód. I to powoduje ślizganie się kół. Jestem kierowcą, to wiem na przykład, że to marznie i się ślizgają koła. Bo zamarza, bo jest to woda i woda zamarza i jest ślisko. Jest to zjawisko fizyczne. Czy panią z uwagi na niską przyczepność do różnych rzeczy, no i to zależy jak śliski, bo jak jest lód na przykład, no to on się za bardzo nie ślizga. Śnieg sam w środku po prostu brak spójności ma i się po prostu pewne warstwy jego przesuwają. Czy no można to tak nazwać, że się ślizgają, ale się nie ślizga po podłożu. Na przykład jeżeli dach wcześniej jest oblodzony, to się całość nie ślizga, to tak wygląda. Do dziś pani Janina nie uporała się ze skutkami pożaru, do jakiego doszło w kwietniu w jednym z bloków przy ulicy Zajączka w Wałbrzychu. Jeden pożar, dwa zniszczone mieszkania, a teraz życie bez gazu i wody w kuchni. Jak radzi sobie lokatorka i co zrobił zarządca nieruchomości? Sprawdzali Agnieszka Nowak i Mariusz Borkowski. Do pożaru doszło w kwietniu. Pożar wybuchł w mieszkaniu sąsiadów, ale ucierpiało w nim też mieszkanie pani Janiny, gdzie został uszkodzony przede wszystkim strop. Lokatorka została z dziurą w suficie, zniszczoną podłogą, bez wody i gazu. Wówczas pracownicy miejskiego zarządu budynków zobowiązali się m.in. do dodatkowego zabezpieczenia podłogi w kuchni i drzwi wyważonych przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Sprawdziliśmy, jak dziś wygląda życie pani Janiny w zniszczonym przez pożar mieszkaniu. Okropnie. Okropnie, nie da, ale ja mówię, to i tak się męczy, że to tyle, żeby tam trzeba podłączyć, a tam jest wypalone, że się chwieje i nie chcą podłączyć ze względu na gaz, żeby się nie ulatniał i coś się nie stało. Zakres prac, jaki został wykonany po pożarze, miał na celu głównie usunięcie skutków pożaru. Nie zostały tam wykonane żadne prace dodatkowe. Zdaniem Anny Kwiecień, pani Janina nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dlatego wykonane przez zarządcę czynności miały na celu głównie doprowadzenie lokalu do takiego stanu, żeby można było w nim bezpiecznie mieszkać. Jeśli chodzi o odnowienie malatury ścian, to nawet jeżeli są najemcy lokali, to takie czynności należą do obowiązków najemcy i tutaj użytkownicy również we własnym zakresie muszą dokonać tych czynności związanych z odnowieniem malatury i dbaniem o ten lokal. Pani Janina ma niecałe 800 zł renty. Oprócz wydatków bieżących musi wykupić też leki, ale jak mówi, próbuje sobie radzić.
teraz pani Janinie najbardziej zależy na podłączeniu kuchenki gazowej i wykładzinie do kuchni. Najważniejsze to chociaż ten gumolit, żebym miała. No i już tam pomalowanie, już tam se sama jakoś to zrobię, jakoś się pomęczę i zrobię. Anna Kwiecień z Miejskiego Zarządu Budynków o problemach związanych z brakiem wody i gazu nic nie wiedziała, ale zapewniła nas, że zajmie się tą sprawą. Wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc pani Janinie, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Redakcja @tvwalbrzych.pl lub telefonicznie 74 842 24 12. 180 psów i 20 kotów przebywa obecnie w wałbrzyskim schronisku. Pracownicy schroniska już przygotowują się do zimy, ale sen z powiek spędza im liczba porzucanych psów. Liczba porzuconych psów, które trafiają do wałbrzyskiego schroniska, wciąż rośnie. Coraz więcej osób wyrzuca zwierzęta, które wcześniej były ich pupilami. Czy to zima, czy to jest lato, generalnie ludzie na okrągło wyrzucają zwierzęta na ulicę, bo tutaj u nas w schronisku są zwierzęta tylko te, które zbieramy z ulicy. Coraz więcej zwierząt starych trafia na ulicę, starych schorowanych i chyba to jest takie niefajne ze strony ludzi, że nie potrafią zadbać o to, żeby zwierzę dożyło swoich takich spokojnych lat starości w warunkach, w jakich mieszkało. Tu nagle trafia do klatki i musi przeżyć te swoje lata takie, no w nieciekawych w sumie warunkach, bo jest to boks, a nie pokoik z fotelem, który miał przez tyle lat. Przykładem jest pies, który trafił do schroniska z jednego z kanałów na ulicy Pocztowej. No pies jest dosyć stary, trafił do nas, ważył 10 kilo. No w tej chwili już pięknie mu tutaj sierść odrasta, był cały wyłysiały, jest głuchy, jest ślepy, no ale zadbaliśmy o to, żeby powrócił do swojej kondycji. Niepokoi też liczba osób zainteresowanych przygarnięciem psa lub kota, bo liczba tych, którzy chcieliby mieć w domu czworonożnego pupila, zdaniem pracowników schroniska, zmniejsza się. Być może to, że już ludzie nasycili się zwierzętami tutaj u nas na terenie Wałbrzycha, spoza terenu Wałbrzycha, ponieważ nikt nie dba o to, żeby te zwierzęta były sterylizowane, kastrowane, żeby się nie rozmnażały, a naprawdę mamy ogromną ilość zwierząt, które rozmnażają się i tu trzeba by było pomyśleć nad tym, żeby zachować jakiś taki rozsądek, jeśli chodzi o rozmnażanie. Często też zdarzają się sytuacje, że zwierzęta zabrane ze schroniska wracają do niego, bo właściciele traktują je jak zabawkę, którą nacieszą się przez chwilę i oddają. Zwierzęta, które od nas idą, są zaczipowane, więc wiadomo, że każdy, kto weźmie psa, znamy właściciela, wiemy, do kogo się zwrócić, prosimy o to, żeby właściciel odebrał psa. No niestety, no, są sytuacje, że jest to po tygodniu, po dwóch, po roku zwierzę trafia, bo no, znudziło się, no bo to jest jednak odpowiedzialność. To trzeba co najmniej 18 lat dbać o to, żeby zwierzę z nami było. W schronisku znajdują się zwierzęta porzucone przez właścicieli. Są tylko nieliczne sytuacje, w których pracownicy schroniska decydują się na przyjęcie zwierzęcia, jeżeli ktoś chce je oddać. Przyjmujemy tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę są to udokumentowane sytuacje, kiedy to jest zgon właściciela, kiedy to jest dziecko bardzo chore, jeśli chodzi o alergię na zwierzęta, w sytuacjach, kiedy no, ktoś idzie do domu spokojnej starości, a jakieś tam zwierzaki miał. Nie oznacza to, że pracownicy schroniska nie pomagają ludziom, którzy chcą oddać zwierzaka, jak to się mówi, w dobre ręce. Jeśli ktoś chce oddać zwierzę, jest nasza strona internetowa. Na tej stronie internetowej można zrobić zapis, można dać zdjęcie psa, można poinformować, że się ma psa czy kota do oddania w dobre ręce i w ten sposób próbujemy ludziom pomagać. Jak co roku o tej porze w schronisku trwają także przygotowania do zimy. Czyszczenie klatek wszystkich przed zimą będziemy zabezpieczać osłonami jak co roku i oczywiście w okresie, kiedy już będzie zimno, będziemy dawać słomę do but. Żeby zwierzaki miały ciepło. Bardzo często pomaga w tym młodzież, która organizuje w szkołach na przykład zbiórki żywności dla zwierząt. Wszyscy uczniowie włączyli się w tą akcję, każdy przynosił właściwie co miał. Klasa, która tutaj przyjechała, jest klasą, która zebrała największą ilość pokarmu suchego, pokarmu w puszkach i w nagrodę zorganizowaliśmy dla nich wycieczkę, aby mogły zobaczyć, w jakich warunkach żyją, jak można polepszyć warunki bytu zwierząt w takich schroniskach. Ja się opiekuję swoim zwierzaczkiem, no głaszczę go, daję mu jeść suchą karmę, daję mu też konserwy, lubi szynkę bardzo, wodę pije, tylko czasami niegrzeczny jest. Nie wolno tak z psami robić, krzywdzić ich, to boli. Jeżeli ktoś szuka nowego właściciela dla swojego pupila, może dodać swoje ogłoszenie na stronie wałbrzyskiego schroniska www.schronisko.walbrzych.pl w zakładce do oddania w dobre ręce.
Oprócz schroniska zwierzętami opiekuje się też pani Helena z Białego Kamienia, która od 4 lat karmi bezdomne koty. Pani Helenie pomagają sąsiedzi i szkoły, ale to i tak za mało. Pani Helena z pomocą sąsiadów pomaga bezdomnym zwierzętom i dokarmia je. Dba też o to, żeby miały ciepło. My jesteśmy grupą, która się wspiera. Nie jesteśmy zrzeszeni, chociaż mam certyfikat na opiekę nad kotami, bo wykorzystuję każde zebranie, żeby ulżyć tym kotom, żeby się czegoś nauczyć. Przy pomocy panów porobiłam te budki, no bo ja ani młotka, ani gwoździa w rękę nie umiem wziąć. Ja właśnie tam ustawiłem te budy dla tej pani, próbowałem tak, każdy próbuje własnym przemysłem, no ale jednak ta pomoc powinna być większa moim zdaniem, bo jednak te zwierzęta dosyć dużo pieniędzy kosztują, no a ta pani z tej niskiej renty karmi te zwierzaki, no ale też pieniędzy nie zawsze wystarcza. I za pośrednictwem państwa telewizji chcieliśmy tą sprawę trochę nagłośnić, żeby znaleźli się ludzie, którzy chcieliby pomóc. Może lepsze budy dla tych kotów zrobić, pomóc tej pani finansowo. Pani Helenie pomagają też szkoły. Muszę wymienić szkołę numer 2, że zimową porą też wychodzi mi naprzeciw, że podaje mi, dzieli się ze mną to, co do schroniska, ale ma udział w dokarmianiu też moich kotów, że też dostaje od nich jakieś puszeczki. Zwierzęta, którymi opiekuje się pani Helena, to najczęściej zwierzęta bezdomne, błąkające się po osiedlu. Wielokrotnie też, jak wspominała Wałbrzyszanka, trzeba je było poddać sterylizacji i odpchleniu. Obecność kilkunastu kotów pod blokiem nie przeszkadza jednak ani pani Helenie, ani sąsiadom. Wałbrzyszanka sporą część swojej emerytury przeznacza na jedzenie dla bezdomnych zwierząt i wizyt u weterynarza. Pomagają szkoły i sąsiedzi, jednak to i tak zbyt mało. Dlatego wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc pani Helenie, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Redakcja @tvwalbrzych.pl lub telefonicznie 74 842 24 12. Kiedyś szkoła, niedługo żłobek. Rozpoczęła się budowa jednego z 5 nowych planowanych przez prezydenta żłobków w Wałbrzychu. Żłobki, które powstaną w Wałbrzychu, będą samorządowe i wybudowane zostaną na terenach gminnych, co daje Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej gwarancję trwałości projektu przez 5 lat, a tym samym możliwość przekazania na ten cel dofinansowania. Budowa pierwszego z nich już się rozpoczęła. Żłobek powstanie w budynku po byłym 5. liceum na Podzamczu. Żłobek ten będzie miał miejsca i przestrzeni dla około 75 dzieci. Myślę, że jeśli będzie dobrze przebiegał proces budowy, to skończy się do grudnia przyszłego roku. Przebudowa części budynku po byłej szkole pochłonie około 2 milionów złotych. Z tego liczymy, że połowę pozyskamy środków z zewnątrz. Ta połowa będzie pochodziła z programu ministerialnego Maluch, edycja druga, i ze środków programu termomodernizacyjnego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na żłobek przeznaczona została część budynku po byłym 5. liceum. Na zagospodarowanie reszty prezydent ma inne pomysły. Będzie to zupełnie nowy budynek praktycznie, zupełnie wszystko przebudowane. Bryła tylko pozostanie w ogólnych zarysach i dlatego to no, niemało kosztuje, bo to jest około 2 milionów złotych. W tej drugim etapie są różne tutaj propozycje. Albo ośrodek integracyjny dla młodzieży, osób starszych, samotnych. Są też pomysły, żeby stworzyć przedszkole i przenieść z Wieniawskiego, który jest w trudnej sytuacji, powiedziałbym, lokalowej. Może być też tak, że druga część budynku zostanie wydzierżawiona. Pracę w żłobku na Podzamczu zdaniem prezydenta znajdzie około 30 osób. Prezydent chce, żeby w Wałbrzychu powstało 5 nowych żłobków, które powstaną we wszystkich starych dzielnicach miasta i na Podzamczu. Według danych, jakie posiada Roman Szełemej, w mieście brakuje około 250 miejsc w żłobkach. Żłobki powstaną w ramach projektu Maluch 2012, a ich budowa ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Od 1 października Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu prowadzi Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator. Tym samym nastąpiły pewne zmiany organizacyjne i płacowe. Do tej pory zadanie, jakim było prowadzenie wałbrzyskich domów dziecka, realizowało starostwo powiatowe. Jednak zarząd powiatu chciał, żeby placówki przejęły organizację pożytku publicznego i tak się stało. Od 1 października Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu prowadzi Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator. Jak mówi dyrektor Domu Małego Dziecka, Alicja Rogowska-Florczak, było to duże i trudne przedsięwzięcie, jak również zmiany, jedne na plus, drugie na minus. Na minus, no wiadomo, że zmiany organizacyjne, przede wszystkim jeśli chodzi tu o pracowników, czyli w końcu jest możliwość zniknięcia z
budżetu, czyli z wydatków, pochłonięcie, jakie są wynagrodzenia dla karty nauczyciela. To było taką główną przyczyną, gdzie trzeba było z tego zrezygnować. Na pewno organizacyjnie zmieniły się pewne tutaj zależności, no pewne kadra organizacyjnie, godzinowo, są pewne zmiany. Natomiast na pewno jest to duża możliwość dla placówki, między innymi przez to, że możemy uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, pozyskiwać dodatkowe środki, gdzie również mam nadzieję, że właśnie i będę wszystko robiła w swojej mocy, żeby pracownicy jakby za chwilę już nie odczuwali tej zmiany, jaka się odbyła od 1 października. Przypomnijmy, że zmian bali się przede wszystkim pracownicy, którzy obawiali się o swoją pracę. Po przejęciu domu małego dziecka przez fundację zmieniły się wynagrodzenia pracownicze. Nie obeszło się też bez redukcji etatów. Dwie osoby są na poratowaniu zdrowia w tej chwili z karty nauczyciela, więc jakby jeszcze de facto są pracownikami. Natomiast jedna osoba dostała wypowiedzenie. Będziemy robiły wszystko, żeby te płace za chwilę uległy zmianie, bo wiem, że jest to ciężka praca, jest to trudna praca i zdaję sobie sprawę, że dla ludzi no wiadomo, że chcą też godziwie zarabiać i mieć warunki wynagrodzenia takie, jak powinny być. Zarówno dyrektor domu małego dziecka, jak i prezes zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator twierdzą, że prowadzenie domów dziecka przez organizację pożytku publicznego przyniesie większe korzyści dla placówek. Przede wszystkim nasz bezpośredni kontakt ze sponsorami, pozyskiwanie sponsorów, myślę, że to jest taka możliwość. Realizacja różnych działań, łączenie innych działań fundacji z działaniami placówki, z działaniami tutaj na terenie. Tak? Staramy się prowadzić w fundacji różne projekty edukacyjne. W tej chwili będziemy je realizować tym bardziej tutaj dla dzieci z placówki. Dom małego dziecka przejęła Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator, a dom dziecka numer 2 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Był to przegląd najciekawszych informacji mijającego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.